Na wieży matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się niecodzienne wydarzenie. Instytut Astronomiczny tej uczelni zaprosił wszystkich na wspólne oglądanie przejścia planety Merkury w poprzek tarczy Słońca. Mamy okazję obserwować dzisiaj wyjątkowe i bardzo rzadkie zjawisko astronomiczne zwane tranzytem Merkurego, czyli przejściem Merkurego pomiędzy okiem obserwatora a Słońcem. Dzięki temu na tle rozpalonej tarczy słonecznej, używając oczywiście bezpiecznego i zabezpieczonego przed olśnieniem obserwatora sprzętu, mamy szansę zobaczyć przesuwanie się takiej małej czarnej kropeczki. Ta mała czarna kropeczka tak naprawdę jest planetą o średnicy 5000 km, ale w porównaniu z naszym ogromnym Słońcem jest malutka. Takie przejścia Merkurego przez tarczę Słońca, one są kilkanaście razy na stulecie. I poprzednie było 3 lata temu, akurat we Wrocławiu nie mieliśmy pogody. Następne będzie dopiero za 13 lat, więc to jednak jest dość rzadka okazja. Obserwacja miała na celu edukację i pokazanie, że astronomia jest ciekawą nauką, która daje przyjemność. Dlaczego jednak tranzyt Merkurego jest tak ważny? No służyło to między innymi do wyznaczania precyzyjnego rozmiarów Układu Słonecznego. A to była pierwszy szczebel w drabince pomiaru odległości do innych obiektów astronomicznych, a więc miało to istotną bardzo wagę. Poza tym obserwacje Merkurego służyły między innymi po raz pierwszy w 1916 roku do udowodnienia poprawności teorii Einsteina. Merkury to bardzo mała planeta, która była obserwowana od starożytności i zawsze wchodziła w Układ Słoneczny. Wydarzenie astronomiczne przyciągnęło na szczyt głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego tłumy odwiedzających. Po raz pierwszy mam okazję obserwować tranzyt Merkurego. Poprzednie zjawisko miało miejsce 9 maja 2016, jednak chmury ukrzyżowały moje plany. Dlatego tym bardziej się cieszę jako fan astronomii. Pojawia się mała czarna plamka, którą jest właśnie planeta Merkury, która no niby jest mała, ale jednak taka urokliwa. Tyle ludzi tutaj obserwuje, się zleciało, naprawdę niesamowite. Instytut Astronomiczny UWR-u ma w planach kolejne wydarzenia, a także zaprasza na wykłady popularno-naukowe, które odbywają się w piątki. Echo 24, Marta Wrońska.